Przeczytam fragment z Psalmu 73, a potem z Psalmu 94. Nie otwierajcie. Czytamy tam oto takie słowo. Oto jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogatsi. Taki fragment z Psalmu, inny fragment. Panie, jak długo bezbożni, będą triumfować? To fragment z Psalmu 94. Kochani, czasami jest tak, i myślę, że wszyscy w jakiś sposób się z tym zmagamy. Dla jednych jest to większy problem, dla innych nie jest to w ogóle żaden problem. Ale czasami można odnieść takie wrażenie, że ludziom tego świata, ludziom nienawróconym, ludziom bezbożnym żyje się łatwiej, żyje się lepiej, często wygodniej. Co tak naprawdę i dlaczego rodzi w nas czasami takie, wiecie, zgorzknienie, a często nawet pewne uczucie zazdrości? Czasami to poczucie krzywdy i niesprawiedliwości prowadzi nas do zachwiania naszej wiary nawet. No bo myślimy sobie, jak to jest? Przecież to my jesteśmy Bożymi dziećmi. To jest jawna niesprawiedliwość. To my powinniśmy doświadczać tego wszystkiego, czego doświadczają ci ludzie, ponieważ Bóg nas wybrał, Bóg nas przeznaczył dla siebie, ponieważ Bóg obdarzył nas swoim błogosławieństwem, ponieważ mamy Króla, jesteśmy dziećmi Króla, a więc to my powinniśmy doświadczać tego wszystkiego, czego doświadczają dzisiaj ludzie bezbożni. Ale czy naprawdę mamy powody do zazdrości? Czy mamy powody, aby zazdrościć? I czego tak naprawdę mamy zazdrościć? Próżności? Tymczasowości? Bezradności? Głupoty? Bo do tego niestety sprowadza się życie bez Boga. Kochani, to życie to jest jak bagno, które bezlitośnie wciąga. Jeśli ktoś wpadnie w to bagno, to jest zgubiony na wieki, bo ani on sam, ani ktokolwiek nie jest w stanie go wyratować. Bóg i Jego łaska, miłosierdzie i objawienie w Duchu Świętym, ta niepojęta, niezmierzona Boża dobroć, wyciągnięte Boże ramię, które nigdy, ale to przenigdy nie jest za krótkie. To jest nasz ratunek. I możemy sobie zadać pytanie dzisiaj, co stanowi tą wartość trwałą w naszym życiu? Co jest fundamentem? Kim staliśmy się poprzez te niezwykłe Boże dzieło dokonane w Jezusie Chrystusie? Kochani, Boże Słowo mówi, że w Chrystusie nasza pozycja jest niezagrożona i niezachwiana, ale tylko w Chrystusie. Spróbuj odejść, spróbuj odsunąć się na chwilę, spróbuj wyjść z cienia krzyża, a już za chwilę przekonasz się, czym kończy się taka nierozwaga. Kochani, potrzebujemy ciągłej, osobistej relacji z naszym Panem. Dla kogoś takiego i radością, i rozkoszą jest wypełnianie Bożej woli. I tylko miłość pozwala nam sprawować dokonane już zbawienie. Ale to jest ta miłość, która jest w naszych sercach, która zagościła za sprawą Ducha Świętego, bo sam Bóg tą miłość rozlał w naszych sercach. I dzisiaj cokolwiek czynimy, jeśli chodzi o nasze życie, a nasze życie jest niczym innym jak wypełnianiem Bożej woli, to aby móc wypełniać tą Bożą wolę, my nieustannie potrzebujemy zanurzać się w Bożej miłości. Przez miłość dokonuje się dzisiaj wszystko. Co zatem stanowi tą wartość? Ponowię pytanie. Prawdziwa moc, siła i władza, która jest w rękach naszego Boga. Kochani, to Boża obecność dzisiaj daje nam zarówno wsparcie, daje nam radę, daje nam prawdziwą nadzieję, bo Bóg stanowi dla nas dzisiaj najwyższe dobro. Kochani, On jest wolny w swoim działaniu. On jest niezależny od jakichkolwiek naszych zasług. My sobie możemy pomyśleć, no tak, przysłużyłem się Bogu, zrobiłem to czy tamto na Jego chwałę, ale kochani, Bóg jest niezależny, jest suwerennym Bogiem. On nie podlega żadnym ludzkim prawom. Kochani, mamy wspaniałego Boga Ojca. Obecność Boga jest dzisiaj dla nas ojcowską obecnością, bliskością i prawdziwą miłością, której naprawdę niezwykle potrzebujemy. Sam powrót do Ojca
jest powrotem do życia. Tylko w bliskości naszego Ojca możemy doświadczyć prawdziwego życia. Możemy przekonać się, czym tak naprawdę to życie jest. Kiedyś wydawało nam się, kiedy jeszcze nie znaliśmy Boga, że oto prawdziwie żyjemy. Ale kiedy poznaliśmy Boga, byliśmy skłonni stwierdzić, że żyliśmy w błędzie. Że to życie, które było wcześniej, którym żyliśmy w pełnym przekonaniu, że właśnie o to w tym naszym życiu chodzi, dotarło do nas, że to nie było życie. Życie objawiło się dopiero wtedy, kiedy objawił nam się Bóg w Jezusie Chrystusie i kiedy to ten Bóg przyciągnął nas do siebie, kiedy poznaliśmy miłość naszego Ojca, wspaniałego Ojca, o którym dzisiaj mówimy Abba, tatusiu, i do którego możemy się zbliżać bez strachu, bez zażenowania. Po prostu wiemy, że Bóg tego pragnie, Bóg tego oczekuje. Po to Bóg nam się objawił, abyśmy mogli korzystać z Jego ojcowskiej miłości, przychodzić za każdym razem, kiedy tego potrzebujemy, kiedy tego pragniemy. Kochani, kiedy dziękujemy dzisiaj Bogu za wszelkie trudności, które On na nas zsyła. Ktoś może powiedzieć, ale Bóg nie zsyła na nas żadnych trudności. Niech zacznie czytać Boże Słowo, bo w Bożym Słowie jest objawione, że Bóg czasami pozwala na to, aby dotykały nas najróżniejsze trudy i najróżniejsze doświadczenia. Ale wtedy, kiedy potrafimy dziękować za to, kiedy potrafimy docenić Bożą rolę w naszym życiu, jeśli to, co się odbywa w naszym życiu, jest dla nas trudnym przeżyciem, trudnym doświadczeniem, to kiedy dziękujemy, możemy wówczas poczuć w sobie tą prawdziwą moc Ducha Świętego. Prawdą jest, że każdy, ale to każdy musi odnaleźć samemu drogę do tego, co daje w życiu dzisiaj oparcie, co daje nadzieję i co daje siłę. Czyli jednym słowem, musisz odnaleźć Jezusa Chrystusa, musisz zakosztować osobistej relacji, osobistej społeczności z Nim. Kochani, wszyscy w życiu mieliśmy wiele takich szczęśliwych chwil, prawda? Czy jest ktoś, kto nie przeżywał nigdy szczęśliwych, radosnych chwil w swoim życiu? Myślę, że tutaj dzisiaj nie ma takiego człowieka, bo wszyscy w mniejszym bądź większym stopniu doświadczaliśmy chwil szczęścia. Ale czy one, kiedy je dzisiaj sumujemy, czy pozwalają nam stwierdzić, że jesteśmy naprawdę szczęśliwi? Czy one same w sobie były źródłem naszego szczęścia? Jakże często szczęście mylimy z sukcesem, zamożnością, nie wiem, ze zdrowiem, z pozycją społeczną, jeszcze z wieloma innymi rzeczami. Ale to nie jest szczęście. To może być swego rodzaju błogosławieństwo, którego doświadczamy również bezpośrednio od Boga, bo możesz doświadczać sukcesu w swoim życiu, możesz być zamożnym człowiekiem, możesz cieszyć się dobrym zdrowiem, możesz mieć wysoką pozycję społeczną. Bóg tych rzeczy nie zabrania, ale jeśli w tym jedynie upatrujesz swojego szczęścia, to przyjdzie moment, kiedy się zawiedziesz, kiedy odczujesz w swoim sercu pustkę, bo te rzeczy na chwilę wystarczą, ale na dłuższą metę okazują się, że są tylko jakimś pojedynczym epizodem, a my potrzebujemy czegoś trwałego, czegoś niezmiennego, czegoś, co nieustannie upewnia nas w przekonaniu, że oto jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. Kochani, szczęście to coś więcej niż zaspokajanie ziemskich potrzeb. Szczęście to jest stan naszego ducha. Jaki jest twój duch dzisiaj? Szczęście to jest stan naszego umysłu, tego umysłu przemienionego, dotkniętego przez Ducha Świętego. Jezus, kiedy rozpoczynał swoją posługę, kiedy przybył tutaj na ziemię, Jego pierwsze słowa brzmiały: upamiętajcie się, nawróćcie się, zmieńcie swoje myślenie i wierzcie Ewangelii. I wiecie, co stało się? Właśnie coś takiego w naszym życiu. Bóg nas dotknął i staliśmy się ludźmi naprawdę szczęśliwymi. Dlaczego? Dlatego, że przemienione zostało nasze myślenie. Że dzisiaj nasze myślenie, to myślenie biblijne, to myślenie według tego, czego chce Bóg, czego Bóg pragnie. To jest Boże myślenie. Myślenie przepełnione Słowem Bożym. Myślenie przepełnione obecnością Ducha Świętego. Dlatego wtedy możesz być szczęśliwy, bo masz pokój w sercu, bo masz odpocznienie, bo wiesz, że możesz we wszystkim, w każdej sytuacji w swoim życiu oprzeć się na swoim Bogu. Naszym szczęściem
jest być blisko Boga. Kochani, i to szczęście nigdy nie zmieni się pod wpływem jakiejś chwili. Nie będzie tak, że ono jest dzisiaj, a jutro już go nie będzie. Jeśli ty jesteś ciągle zakorzeniony w Chrystusie, jeśli Chrystus, żywy, święty Bóg, jest źródłem twojej radości, twojego pokoju, jest źródłem, z którego nieustannie czerpiesz, tak jak czerpiemy wodę z jakiegoś źródła i ta woda sprawia, że jesteśmy zaspokojeni. Kimś takim też jest Bóg. On sprawia w nas zaspokojenie. On sprawia, że jesteśmy prawdziwie ludźmi szczęśliwymi. I nawet jeśli cokolwiek dzieje się, coś, co nas niepokoi, coś, co nas czasami zbija z tropu, coś, co nas zaczyna zastanawiać, to, kochani, nie powoduje wcale tego, że my tracimy to poczucie prawdziwego, autentycznego szczęścia. Kochani, być blisko Boga to jest nasze przeznaczenie. To jest nasze prawdziwe przeznaczenie, być blisko Boga, bo tak naprawdę, kiedy będziemy już żyć w wieczności, tam będziemy nieustannie przebywać przed obliczem naszego Boga. Od momentu, kiedy rozpoczęliśmy życie z naszym Panem, kiedy przyszło upamiętanie, kiedy przyszła pokuta, kiedy odwróciliśmy się od swojego starego, grzesznego życia, kiedy porzuciliśmy wszelką bezbożność, od tego momentu rozpoczęła się realizacja naszego prawdziwego przeznaczenia. Zatem bądźmy, kochani, dzisiaj i silni. Przebaczajmy, bierzmy na siebie odpowiedzialność, biorąc i wsparcie, i siłę, i moc od naszego wspaniałego, wspaniałego Boga. Kochani, czasami wydaje się, że nie jesteśmy do tego zdolni, że nie radzimy sobie w tym. Oczywiście, że tak jest, ale jest tak wtedy, kiedy to robimy jakby sami z siebie. Kiedy gdzieś Boga pozostawiamy na boku, kiedy nie liczymy się z Jego zdaniem, wtedy nie jesteśmy w stanie wydawać owocu, wtedy nie jesteśmy w stanie wypełniać na żadnym poziomie Bożej woli, wtedy nie będziemy ani silni, wtedy nie będziemy mieli siły i mocy, aby przebaczać komukolwiek, wtedy nie będziemy mogli wziąć na siebie odpowiedzialni, ale kiedy żyjemy blisko Boga, kiedy jesteśmy obdarzeni Jego mocą, kiedy mamy świadomość i kiedy jesteśmy naprawdę blisko naszego Pana, to patrzysz na swojego Pana. Nie patrzysz na siebie, nie patrzysz na swoją słabość, na swoją nieudolność, ale patrzysz na swojego Zbawiciela, na Sprawcę i Dokończyciela twojej wiary. Bo kiedy ty jesteś słaby, to On jest mocny. Dlatego pozwól, aby Pan objął każdą dziedzinę twojego życia. Chcesz kosztować tego? Zatem módl się. Weź, Panie, moje życie i uczyń je zdolnym dla Ciebie. Kochani, Boże Słowo mówi, w Księdze Psalmów czytamy: szczęśliwy człowiek, którego siła jest w Tobie, a Twoje drogi są w ich sercu. A inny fragment psalmu 112, tam czytamy: halleluja, szczęśliwy mąż, który się boi wiekuistego i wielce sobie upodobał w Jego przykazaniach. Kochani, szczęście to jest bliskość Boga, a przez Niego bliskość z drugim człowiekiem. Nie można być blisko z drugim człowiekiem, jeśli nie jest się blisko z Bogiem. Dlatego jesteśmy Kościołem, dlatego Bóg sprawił, że w Chrystusie jesteśmy sobie bliscy. Być dla kogoś bliską osobą to jest niesamowita łaska od Boga. Każdy z nas jest dla kogoś bliską osobą, a to znaczy, że dotknęła nas, że spotkała nas prawdziwa Boża łaska. I Boże Słowo, kochani, zachęca nas, abyśmy pielęgnowali tą bliskość, abyśmy pielęgnowali te relacje. Pielęgnujmy nasz Kościół, to ciało Chrystusowe, tę jedność, która jest możliwa jedynie przez Pana i w Duchu Świętym. Wówczas będzie widoczny owoc. Zatem pielęgnujmy wszystko, co Bóg stawia przed nami. Wszelkie relacje, które możemy mieć między sobą, wszelkie relacje rodzinne, wszelkie relacje przyjacielskie. Nieustannie utrzymujmy kontakt z naszym Bogiem, rozmawiajmy z Nim, ponieważ szczęście
to prawdziwa bliskość z naszym Bogiem. I tą bliskość również możemy dzisiaj uskuteczniać, bo dzisiaj możemy do Boga się przybliżać. Dzisiaj możemy Boga kosztować. Ja wierzę, że Bóg się przybliża do wszystkich tych, którzy Go dzisiaj z głębi serca szukają, którzy wylewają przed Nim swoje serce, którzy wzbijają się w modlitwie i mówią: Panie, oto ja pragnę Ciebie, pragnę Twojej żywej obecności, pragnę tego, abyś mnie dotykał, abyś pozwolił mi trwać przed Twoim świętym tronem i doświadczać tego wszystkiego, czego może doświadczać człowiek skruszony, złamany, człowiek, który w pełni uzależnia swoje życie wyłącznie od swojego Zbawiciela. Tak jak nasz Zbawiciel jakże często podkreślał: jestem zależny od swojego Ojca, czynię jedynie to, czego On chce. Nie jestem tutaj po to, aby wykonywać swoją własną wolę, ale jestem po to, aby czynić wolę swojego Ojca. I dokładnie taka sama relacja powinna być w naszym życiu. Jeśli jesteś człowiekiem szczęśliwym, to wszystko inne odejdzie na bok, a Twoim pragnieniem będzie to, co było pragnieniem Chrystusa: pełnić wolę naszego Ojca, naszego Tatusia, kogoś, kto nas nie odrzuca, nie odtrąca, kogoś, kto nas nie zostawi nigdy w sytuacji bez wyjścia. W Chrystusie zawsze jest wyjście, zawsze jest rozwiązanie. Dlaczego ludzie są zrozpaczeni? Dlaczego ludzie mają depresję? Dlaczego ludzie nie widzą sensu dalszego życia? Dlatego, że nie poznali Boga, nie poznali Chrystusa, nie spotkali się ze sprawcą życia. To jest przyczyną, to jest powodem tego, że oni po prostu dzisiaj giną w oczach. Dlatego to Bóg Ciebie wybrał, Bóg Ciebie przeznaczył, żebyś nie tylko był w Kościele, ale żebyś realizował się w tym Bożym ciele. Bóg wyznaczył Cię do tego, abyś głosił Boże Słowo, głosił Ewangelię, abyś składał świadectwo o swoim Bogu. Takie jest nasze przeznaczenie. Być blisko Boga, to kochani, to być w Kościele Jezusa Chrystusa. Być blisko Boga, to głosić Ewangelię, głosić wszystkim tym, którzy idą drogą na zatracenie, którzy nie mają w swoim sercu pewności, którzy tak naprawdę dzisiaj buntują się przeciwko Bogu, nie zdając sobie sprawy z tego, co tak naprawdę stanie się w ich życiu już niebawem. Kochani, Bóg nas wybrał, zatem realizujmy nasze powołanie, nasze wybranie i radujmy się i cieszmy się z tego, że mamy Boga, mamy Chrystusa, bo to jest szczęście nad szczęściem, kochani. Nie ma większego szczęścia. Nie musimy niczego innego szukać, nikogo innego szukać, bo Bóg się nam objawił, bo już mamy Syna Bożego, już mamy zbawienie w Nim, już to zbawienie mamy, możemy sprawować, już tak naprawdę możemy oczekiwać powrotu naszego Zbawiciela, już możemy wsłuchiwać się w Jego głos i oczekiwać tego wspaniałego momentu, który, wierzę to, już niebawem nadejdzie. Chwała naszemu Bogu. Kochani, mamy teraz czas modlitwy, czas uwielbienia, czas, kiedy będziemy mogli wspólnie dzisiaj szukać Bożego oblicza. Zatem zachęcam nas wszystkich do modlitwy, do uwielbienia, do tego, żeby dzisiaj stanąć przed obliczem naszego Pana i wylać przed Nim swoje serce. Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy. Tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, moim szczęściem jest być blisko Boga. Zatem demonstrujmy to nasze szczęście. Wyraźmy to nasze szczęście, że szczęściem naszym jest Bóg. Szczęściem jest to, że jesteśmy Kościołem, że możemy się zgromadzać w Jego imieniu, że możemy teraz się modlić i śpiewać pieśni uwielbienia. To jest szczęście, być blisko Boga. Chwała naszemu Zbawicielowi. Niech imię naszego Boga będzie uwielbione. Boże, chcę słyszeć Twój głos.
sercu me serce.